Byłbym zapomniał, zapominałem cały czas, ale na szczęście magia montażu robi swoje. Wbijajcie na Discorda, będzie karaoke jutro o 15. Zapisujcie się na karaoke, będą nagrody, będziemy śpiewać kolędy, piosenki świąteczne. Wbijajcie, naprawdę link w opisie, więc zapraszam was serdecznie, zapisujcie się na karaoke. Jeżeli dobrze śpiewacie, będą nagrody za wygranie, będzie jury i wszystko będzie ustawione, może nawet to będzie na streamie. Tylko nie wiem, czy mnie za prawa autorskie nie zdejmą, ale raczej nie. Siostry Godleskie, jak zaśpiewacie, to raczej mnie nie zdejmą. Wtedy mnie zbanują na 100%. Do zobaczenia, się z wami żegnam. Nie. To będzie na początku, więc dawać do odcinka. Cześć. Dzień dobry wszystkim, witam bardzo serdecznie, ja jestem Baczol i mamy pierwszego świątecznego skina z nowej serii skinów, czyli to, co dodają Epic Games w tym sezonie, nie poprzednie. I jest to bałwan. I powiem wam szczerze tak, gdyby nie ta duża głowa, to jest to naprawdę świetny skin, ponieważ no... Ma fajny sweterek, fajne spodnie, fajnie wygląda, fajne granaty, bałwanie, fajny backbling, taki śmieszny, świąteczny powiedzmy. Tylko że ta duża głowa, ja nie wiem dlaczego Epic Games znowu robi skiny z dużą głową jako nowe skiny. Tak samo było w Halloween, że dodali tego pana Dynię. W sumie wam pokażę, bo nie wiem kto w Halloween grał, pewnie większość, ale... O, dodali w Halloween, dodali tego gościa z dużą głową. I dodali tego gościa z dużą głową, były też inne skiny oczywiście, ale... Teraz nowe skiny eventowe są z dużymi głowami, nie wiem czemu. Do tego gościa, bałwanka, mamy fajny kilo. Pamiętajcie, że możecie mnie wesprzeć wpisując Paczol YouTube w sklepie. Teraz wam się chyba wyświetli na ekranie fajna animacja, którą Accest zrobił. Naprawdę dziękuję Accest. Pomaga mi, naprawdę bardzo mi pomaga gościu. Polecam wbić na jego kanał, link w opisie. I teraz tak. Pokażę wam to w grze. Jest do tego świetny kill-off. Naprawdę, powiem wam szczerze, że zwykły, fajny kill-off. Sopel lodu, który ma nawet fajny głos. I pan bałwan nie jest zły, powiem wam szczerze. Jak na skina z dużym łbem, to nie jest to jeden z gorszych skinów, tylko to jeden z takich lepszych, powiem szczerze. Chciałbym, powiem wam szczerze, że chciałbym tego skina w wersji bez dużej głowy. Bo byłby to fajny, ładny skin świąteczny, z fajnym, powiedzmy, plecaczkiem, z fajnym sweterkiem, fajne ma rękawiczki, spodnie, kolor niebieski, jeszcze ma taką marchewkę zamiast noża. No powiem wam, sztos, naprawdę sztos by był skin, ale jeżeli chodzi o tą dużą głowę, to przez to chyba nie będzie grany za dużo. Kurczę, no nie wiem, dajcie mi znać proszę w komentarzach, jak uważacie. Jak uważacie, czy podoba wam się to, że Epic Games dodaje skiny z dużą głową, czy nie? Dobra, pokażę wam teraz kill-off. Kill-off sopel lodu. Mały, zwykły, nieprzesadzony, za 500 V-dolców, z głosem takim świątecznym. I z taką smugą, jakby zostawiało się taką smugę właśnie lodu. Powiem wam szczerze, że bardzo, bardzo mi się kill-off podoba. Za 500 V-dolców. Kill-off jest naprawdę świetny. Polecam go mieć. Wiecie, za rok będziecie mówić, kurde, masz tego bałwana z kill-offem, bo jest mega rzadki. Nie no, wiecie jak te skiny świąteczne, eventowe. No jeżeli chodzi o bałwana, patrzcie, on całą buzię zostawia na broń. Przy wychylaniu. To wiem, że to jest małe, że tak powiem, mała szkoda, ponieważ i tak jak szybko wychylacie, to na to nie patrzycie. Ale zawsze coś, prawda? Jeżeli chodzi o plecak, jest fajny, śmieszny i się rusza dosyć fajnie. Widzicie, te rączki mu latają. Nie wiem co uważacie, naprawdę nie wiem co uważacie. Ale według mnie ten skin jest fajny. Ten skin jest śmieszny. Ten skin jest nie tryhardowy, ale fajny. Znaczy, kurczę no, bardzo, bardzo mi się podoba ten sweterek świąteczny. Tak jak mówiłem, ale szkoda tej głowy dłużej. Przepraszam, że odcinek tak późno, ponieważ już jest po 9. A zazwyczaj te odcinki macie około 6 albo nawet wcześniej. Ale jak wiecie, wczoraj zasnąłem wcześniej, wstałem o 8. Przyjechał pan od kablówki, podłączył mi telewizję. Dużo roboty, naprawdę dużo roboty. Kto nie widział poradnika na solo, polecam, bo mam... tam się pochwaliłem przyciskiem od YouTube'a, który dostałem dzięki wam. Jest tutaj, tam na tym odcinku poradnik do solo, jak wygrywać. Nowy poradnik, to jest wczoraj dodany. Polecam zobaczyć naprawdę, jeżeli ktoś chciałby tam wiedzieć, jak mniej więcej te solówki grać, żeby może nie robić fragi, ale dojeżdżać fajnie, fajnie tutaj, że tak powiem, wygrywać i żeby wygrać to solo w końcu, prawda? To polecam sprawdzić. I co? Chyba tyle, nie? Skin ładny. Jeszcze miałem emotki pokazywać.
To może basem zarzucimy. No śmieszne, jakby taki bałwan nas zabił, no to jest naprawdę przypał. Boże, z tą buzią taką, no. Powiedziałbym, kogo mi to przypomina, ale nie chcę. Wiecie, nie chcę kolejnych dram. Nie chcę kolejnych dram. No nie, no fajny ten skin, kurczę. Mi się podoba. Naprawdę. Okej, w takim razie. Bugmingów nie będzie, bo, albo w sumie będą. Dobra, nieważne. W sumie będą. Szybko takie przejrzymy tylko, jak to wygląda mniej więcej. Ponieważ ten bałwan pasuje do wszystkiego, tylko że on nie jest taki, wiecie, co idealnie pasuje do skina, bo, ponieważ to jest typowy taki śmieszny bugming, jak jajko jakieś albo coś. Ale to tutaj widzę, że backblingi spoko. To nie jest jakiś skin, który ma mega jakieś dużo takich bajerów, że większość backblingów nie będzie pasowało. No to jest fajny skin, serio, fajny skin. Gdyby nie ta głowa, błagam, jak ten śnieg stopnieje, niech ta głowa też stopnieje, żeby był jakiś tam, nie wiem, taki edycja stylu, żeby była na normalną postać, ale wątpię, że to będzie. Bo naprawdę skin byłby zarąbisty. Nie no, pasują backblingi, pasują tak, o, zobaczcie, tak od buta wjeżdżą. Pasują. Dobra, już zobaczymy tego bałwana szybko w jakichś tryhardówkach. Aj, teraz obracanie. No widzicie, bałwan jest tylko takim, powiedzmy, backblingiem takim, takiego misia na pleca, żeby na plecy, że założyć. O, to może do tego skina świątecznego, o, tu by idealnie pasował, nie? To fajnie pasuje. No super, powiem wam szczerze, fajny skin. 1500 za skina, 500 za zbierak. Zbierak jest taki fajny, zwykły, prosty. Polecam. Według mnie fajny. Tylko że pamiętajcie, nie narzucam wam, że to trzeba kupić. To jeżeli wam się podoba. To jest tylko moja opinia na temat tych skinów. Pamiętajcie, żeby wesprzeć mnie, wpisując paczol YouTube. Jest to mega, mega super forma wsparcia. Suby lecą tak szybko, że ja nie wiem, co się dzieje. Już mamy 125 tysięcy. Bardzo, bardzo wam za to dziękuję. No. Pamiętajcie też, że jest konkurs na myszkę z Genesis i na podkładkę. Też w tym filmiku paczol solo poradnik, jak wygrywać. Więc wpadajcie tam, piszcie komentarze i będzie wygrywane. I to nie jest ostatni konkurs z tą firmą. Dziękuję wam bardzo, do zobaczenia. Ja się z wami żegnam. Pamiętajcie, żeby mnie wesprzeć. Patrzcie YouTube. Cześć.